Przygotowałem taki projekt. Chciałbym, żebyście Państwo przede wszystkim zapoznali się z tym projektem lub też przygotowali, czy zaproponowali coś innego. Ale z całej tej rozmowy w czasie ostatniej dyskusji wynika, że niezbędne jest jednak, że powołanie takiego zespołu, który wypracowałby taki tryb działania, w wyniku którego można byłoby postawić sprawców rzezi woli przed sądem. Państwo pewnie widzicie tutaj jako pierwszy punkt, jako pierwszy projekt tej uchwały zaproponowałem takie brzmienie. Chciałbym, żebyśmy przynajmniej chwilkę nad tym się zastanowili. Mogę powiedzieć, że jeżeli taki zespół by powołany został przez nas, to wówczas w skład takiego zespołu już zadeklarowali wejście pan senator Piotr Andrzejewski, to jest prawnik, pan sędzia Wiesław Johan, bardzo znana postać, profesor Tadeusz Jasudowicz, profesor Karol Karski, mecenas Lech Obara i mecenas Stefan Hamura. A więc skład tego zespołu, jak widać, będzie znakomity, jeżeli jeszcze można liczyć, że następne osoby do niego dołączą, ale już i te osoby, które wyraziły zgodę, wydaje mi się, zapewnią znakomity poziom pracy zespołu. Słucham uwag na ten temat. Proszę. Myślę, że byłoby lepiej napisać: wzywam do współpracy w działaniach, a nie współpracy w pracach. Współpraca potrzebna, współpraca. Współpracy w działaniach, to zmienimy to, współpracy w działaniach będzie. Czy coś jeszcze innego możemy w tej chwili? Zaraz. Zaraz odsłonimy. A, jeszcze po prostu, tak, trzeba jeszcze po prostu dostawić. Nie, już to nie musimy po prostu wszystkich mam. Tak, problem sprowadza się do tego, że jak się teraz w napięciu to robi. Myślę, że niezależnie od tego, że w tej chwili jest tu błąd, poprawimy po prostu po zakończeniu. Słucham, czy jeśli są jeszcze jakieś inne uwagi do treści tego pierwszego punktu, to od razu będziemy mogli je tutaj wprowadzić. Nie widzę ja żadnych uwag. Proszę Państwa, wobec tego, nie wiem, nie chcę robić żadnego głosowania, ale przez aklamację w takim razie, czy my obecni tutaj na tej sali uznajemy, że ten punkt pierwszy jako nasza uchwała powinien być podjęty? Czy ktoś po prostu jeszcze na ten temat chce się wypowiedzieć? Jeśli nie, to uznam, że akceptujecie Państwo jego brzmienie. Zostawimy może kwestię, komu byśmy powierzyli to kierownictwo, może temu samemu zespołowi, żeby on między swoimi członkami wybrał tą osobę, która by najsprawniej może poprowadziła tę pracę. Powinienem tylko wyjaśnić, że pan mecenas Lech Obara dysponuje całym zespołem, więc być może nie? Dobrze, zostawmy tę sprawę. Ja myślę, że jeżeli ten zespół sam z siebie wyłoni kogoś, kto będzie kierował tym zespołem, to będzie po prostu na najlepiej. Czyli to ostatnie zdanie. Ale jeżeli go tutaj nie ma, to trudno po prostu jego obciążać czymś, co być może dla niego nie byłoby wygodne. Zostawmy tą sprawę może jeszcze w tej chwili nie ustaloną. Natomiast rozumiem, że po prostu wolą naszą taki zespół powołujemy i przynajmniej te 6 osób, o których już powiedziałem, to do tego zespołu już będzie włączone. Popatrzmy, jeśli może, na ten drugi punkt. Apelujemy do władz państwowych o podjęcie badań archeologicznych w miejscach śmierci ofiar rzezi woli. Miejsca te uświęcone krwią Polaków nie mogą być bezczeszczone przez bezmyślne prowadzenie inwestycji budowlanych. Tak jest, że w miejscach straceń wchodzą po prostu maszyny budowlane i wydobywają kości, wywozi się je na zwałkę.
Jest to po prostu coś potwornego. Nigdy do tej pory żadne, według mojej wiedzy, żadne z miejsc straceń nigdy nie zostało poddane badaniom archeologicznym. Do tej pory w ogóle nigdy. Sądzę, że akurat będąc tutaj w Centrum Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej, chyba jesteśmy zobowiązani, żeby taki apel do władz państwowych skierować. Czy państwo na ten temat? Tam jest głos, proszę bardzo. Dzień dobry, ja jestem z Poli, mieszkam na ulicy Karolkowej. I chodziłem do szkoły 166 imienia Zbierki Figury. Tam mieliśmy taką panią od historii, która zawsze o wiele więcej nam mówiła, niż pozwalały na to tamtejsze czasy. Ja jestem rocznik 74. I na ulicy Karolkowej też jest pomnik taki, który właściwie został zlikwidowany. To była tylko tablica informująca o tym, że w tym miejscu wymordowano około 200 Polaków. Bardzo mi jest przykro, ale niestety tablica zniknęła i została przesunięta o jakieś 200 metrów. A przecież pamiętam dobrze, jak właśnie z tą naszą panią od historii i z świadkami tamtych czasów, oni nam opowiadali, że to właśnie tu, w tym miejscu zabijali ludzi i tutaj wsiąkała ich krew. Ja uważam, że jednak te miejsca pamięci, tutaj właśnie to jest chyba do punktu trzeciego, powinny być upamiętnione i tam, gdzie wsiąkła polska krew, nie może być teraz miejsce, gdzie spaceruje się z psami i psy będą strać i sikać. No chciałem, że musimy na pewno dużo zrobić dla Woli, dla mojej krwawej dzielnicy, żeby to upamiętnić właśnie też, no to jest, ja nie wiedziałem o tym, że nie we wszystkich miejscach były te prace archeologiczne, ale na pewno trzeba to zbadać, bo możliwe, że tam jeszcze zostały szczątki naszych przodków. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. On już dotyczy tego trzeciego postulatu w tym projekcie, który przygotowałem. Ja go odczytam. Wzywamy władze Warszawy do godnego upamiętnienia miejsc straceń ofiar rzezi Woli. W szczególności na odrębny pomnik zasługuje polska dziobę Wanda Lurie, która na własne oczy musiała oglądać kolejne mordowanie trojga swoich dzieci. Mordercy następnie oddali strzały do niej samej i córka, i ciężko rana tylko cudem zachowała życie własnej nienarodzonego czwartego dziecka. Otóż to jest postać, która wydaje mi się, no jest tak po prostu traumatyczna, tak powiedziałbym symboliczna dla całej rzezi Woli, że chyba pomnik poświęcony tej osobie powinien w miejscu jej śmierci powstać. W miejscu śmierci jej dzieci. Tak, do trzeciego punktu. Jest na Woli niedawno odsłonięty pomnik matki i w czasie ceremonii odsłonięcia tego pomnika był właśnie syn Wandy Lurie, którego miałam szczęście znać też i był bardzo wzruszony i bardzo się cieszył. To było upamiętnienie wszystkich matek. Jest to rzeźba Łukasza Krupskiego. To jest absolutnie genialny młody artysta, syn świętej pamięci Janusza Krupskiego, ofiary katastrofy smoleńskiej. Ten pomnik jest na Woli, tylko stoi w takim miejscu, że nikt o nim nie wie, czego najlepszy dowód mamy tutaj w trakcie tej konferencji. Polska niobe, genialna rzeźba matki, naprawdę wspaniała, warto się wybrać, to jest koło cmentarza na Woli, przepiękna rzeźba i właśnie pan Lurie był bardzo wzruszony i uważał, że to jest też upamiętnienie jego matki. To znaczy oczywiście odrębny pomnik Wandy też powinien być i mógłby być, ale Polska niobe jest, to chciałam po prostu. Ten postulat numer 3 sprowadza się przede wszystkim do apelu o godne upamiętnienie miejsc straceń. Więc być może akurat pomnik, który no, jest związany z Wandą Lurie, może nawet już istnieje, ale to nie zmienia faktu, że jest mnóstwo takich miejsc, które do tej pory nie zostały w ogóle upamiętnione. Na mapie, którą dzisiaj podczas bloku świadectw żeśmy umieścili w kościele, jest po prostu szereg takich miejsc straceń do tej pory nieupamiętnionych w ogóle. A więc to wymaga jednakże systemowego podejścia, identyfikacji wszystkich tych miejsc. Być może po prostu już dzięki naszej pracy to jest zrobione i godnego upamiętnienia według określonego systemu. Również z weryfikacją liczby zamordowanych w poszczególnych miejscach. Czy są jeszcze inne uwagi do tego? Proszę bardzo.
Króciutko, mam nadzieję 30 sekund. Padło tu słowo między innymi oczywiście o różne odszkodowania, o udokumentowanie takowych i padło też słowo o KL Warszał. Bądźmy bardzo ostrożni w tej materii, bo jeśli wpleciemy problem KL Warszał w problem odszkodowań, ośmieszymy się. Dziękuję. Dziękuję, ale tu nie mówimy o KL Warszał, mówimy o upamiętnieniu miejsc straceń. Pamiętamy, rzeczywiście pamiętamy, ale teraz mówimy o czymś innym. Czy ktoś na temat tego trzeciego punktu chce jeszcze raz? Bardzo proszę. Proponuję ograniczyć się do pierwszego zdania tej uchwały. Tak, bo to akurat chyba całkowicie wystarczy. Reszta jest po prostu dodatkową informacją, która nie jest konieczna dla... Lepiej? No dobrze. Jeśli chodzi o Lurier, to jest film 12 ton popiołów, oni tam wszyscy są, dokument wedle mojego scenariusza, moje nazwisko Romuald Karaś, ale oprócz tego filmu jest pełna dokumentacja z udziałem syna, która nie weszła, to są niezwykłe sceny, które są w posiadaniu byłego zespołu filmowego, który zbankrutował, bo był ambitny po prostu. I warto o tym pamiętać, żeby to przy upamiętnieniu uwzględnić. Dziękujemy za te słowa. Film jest umieszczony na naszej stronie. Rowińska była kierowniczką tego zespołu. Ten film jest umieszczony na naszej stronie, przypominam adres genocidewola44.pl. Czy jeżeli chodzi o ten trzeci punkt, trzecią uchwałę, czy jeszcze jakieś uwagi są, czy możemy uznać, że w takim brzmieniu możemy go zaakceptować? Akceptujemy, tak? Słowo jeszcze wszystkich? Dobrze. Czy w takim brzmieniu, tak? Ja bym po prostu zaproponował to, cośmy dziś oglądali na kościele świętego Wojciecha, jako tymczasowe atrapy, które powinny się zamieniać w piękne artystyczne rzeźby i które już będą trwały na wieki wśród naszych już chyba wnuków. Ale te sztampy, które są po całej Warszawie jednakowe z tym krzyżem i z prawie identycznym tekstem, anonimowym, tam nawet nie ma ile. Tak. Także tak to potraktujmy jako wstęp. Jeszcze pani nam. Tu pan łączy sprawę KL Warszał z tą sprawą. Uważam, że to niesłuszne. Poza tym to, co panowie Walkowscy prezentują, że KL Warszał ogranicza się tylko do jednego, powiedzmy, obozu na Gęsiówce, co jest nieprawdą i o tym mówią dokumenty zbierane przez 40 lat przez sędzię Czcińską, która była wyznaczona że to była przez Komisję Ścigania Zbrodni, czyli ona nie robiła tych badań i to była osoba kompetentna, wykształcona i nie robiła tego sobie amuzą, prawda, tych badań, tylko to było zlecone. Natomiast panowie już od dłuższego czasu chcą to pomniejszyć. I załóżmy, w tej chwili badania i dokumenty są i mówią, gdzie były jeszcze te obozy. Jest jeden obóz był tutaj na Gęsiówce, owszem, ale były obozy i dwa obozy pod Dworcem Zachodnim, to raz, poza tym na Kole i trzeci i piąty był jeszcze
na Bonifraterskiej, gdzie w tej chwili ten teren jest zajęty przez tą ambasadę chińską. I panowie niestety, ale starają się, nie wiem w jakim celu, przeszkadzać w dochodzeniu. I to już jest tyle lat, nad tym siedzimy i jednak ciągle ktoś przeszkadza, żeby to dokończyć i tę sprawę doprowadzić do rzeczywiście do jasności. I prosimy, żeby pan po prostu mając swoje dokumenty, nie wiem, pan dostał te dokumenty, tak jak pan powiedział, w Stanach Zjednoczonych, gdzie pan był w ramach, powiedzmy, na Fundacji Batorego. Pan kiedyś powiedział w Muzeum Powstania Warszawskiego, że pan był finansowany przez Fundację Batorego. No to przepraszam, to w końcu zdecydujcie się, panowie. Dobrze. W każdym razie uważam, że ten temat to jest tematem innym i tutaj pan nie może warunkować, powiedzmy, to, co jest w tej chwili. Bardzo przepraszam, ale ja muszę przerwać tą dyskusję. Dobrze. Ona nie jest na temat. Muszę przypomnieć. Jesteśmy w tej chwili w punkcie tym trzecim i bardzo proszę, żeby skupić się nad treścią tego punktu. Ten punkt jeszcze raz odczytam. Wzywamy władze Warszawy do godnego upamiętnienia wszystkich miejsc straceń ofiar rzezi woli. Czy on budzi jakieś wątpliwości, czy możemy przyjąć? Rozumiem, że akceptujemy. Czwarty punkt. Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia programem państwowym budowy Muzeum Rzezi Woli i Zagłady Warszawy jako mauzoleum poświęconego ofiarom. Muzeum to powinno powstać w miejscu najliczniejszych mordów podczas rzezi woli przy ulicy Górczewskiej 53, a nie na peryferiach miasta. Niezbędne jest też rozpisanie nowego konkursu architektonicznego i zapobieżenie realizacji nieodpowiedzialnych zamierzeń władz Warszawy. Ten tekst jest związany z projektem, który przez władze Warszawy został przyjęty jako Muzeum Rzezi Woli. Miałoby to muzeum powstać w Lasku. Oczywiście, że tak. Rzeczpospolitej. Tak jest. Dokładnie to, co się działo z Westerplatte, władze Warszawy próbują zrobić z Muzeum Rzezi Woli. Czyli umieścić je w Lasku poza cmentarzem i nadać temu muzeum taki kształt, który, no, nie chcę akurat cytować tego. Niektórzy uważają, że on po prostu wygląda tak jak szalet miejski. To nie jest budynek, który pod względem architektonicznym stanowiłby godne upamiętnienie tych tysięcy zamordowanych. To nie jest kwestia, którą można byłoby rozstrzygnąć na tej sali, ale to jest kwestia, którą powinno się rozstrzygnąć w konkursie architektonicznym. Natomiast miejsce oczywiście powinno być tam, gdzie dokonywano mordów, a nie poza Warszawą, gdzieś tam w odległym miejscu w Lasku. Jeśli ktoś na ten temat chciałby się wypowiedzieć, proszę. Lokalizacji właśnie tego, czy to muzeum, czy ekspozycji, to co ma być na cmentarzu powstańców zlokalizowane, to chcę... Jest włączony. Chcę powiedzieć, że dla tych ludzi, którzy zostali unicestwieni, bo upieram się przy tym określeniu, należy im się, aby mieli szansę wrócić tam, gdzie mieszkali, żeby upamiętnieni byli w tym miejscu, gdzie oni żyli. My byliśmy ich sąsiadami, przenośni, czy jesteśmy ich sąsiadami. Wielu ze współczesnych warszawiaków mieszka w ich domach, w domach przez nich wybudowanych, w szpitalach przez nich wybudowanych, w kościołach przez nich wybudowanych się modlimy i ich prochy niech zostaną na cmentarzu tam, gdzie są, chociaż wiemy, że nie wszystkie zostały zebrane. Natomiast, żeby im przywrócić pamięć, żeby zniweczyć zamiar Niemców unicestwienia tych ludzi,
muszą wrócić pomiędzy nas żywych, w miejsce najlepsze, najbardziej godne tego, czyli tam, gdzie jest ruchliwy punkt, gdzie teraz buduje się stacja metra, gdzie jest stacja kolei obwodowej, gdzie jest duży ruch i tam powinni być upamiętnieni w tym miejscu, żeby wrócili do siebie. Jedynie tym sposobem zniweczymy zamiar zagłady, zapomnienia o tych ludziach. Czy proponuje pan zmianę miejsca? Czy proponuje pan zmianę miejsca w stosunku do Górczewskiej 53? Dziękuję bardzo. Tak jest. Dziękuję bardzo za te słowa. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś ma jakąś uwagę do tego? Możemy przyjąć ten punkt w takim brzmieniu? Bardzo proszę. Dziękuję w takim razie za całą dyskusję nad... Głosujemy. No może akurat nie było... Ja rozumiem, że mamy na sali ogólną zgodę na brzmienie tych czterech punktów. My jako komitet organizacyjny jesteśmy zobowiązani, żeby przekazać je wszystkim tym, do których one są skierowane. Mam takie przekonanie, że po pierwsze czas nas już tutaj tak przyciska, że musimy kończyć nasze obrady. Jeśli jest coś jeszcze bardzo pilnego, co wymaga obecności, to w takim razie jeszcze w tej chwili można coś powiedzieć, ale już będziemy zmierzać do końca. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, jeszcze ostatnia rzecz. Dzisiaj jest 28 września, 80. rocznica zakończenia obrony Warszawy w 1939 roku, żeby nie użyć słowa kapitulacja. Wstańmy i uczcijmy ten moment, jak i tych, którzy zginęli w rzezi Pragi. W rzezi, przepraszam, Woli. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuiste niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę Państwa, dojechaliśmy już do końca. Dojechaliśmy już do końca naszego porządku obrad. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania konferencji, a więc Instytutowi Pamięci Narodowej, a więc Fundacji PGNiG, a więc również i proboszczowi z Kościoła Świętego Wojciecha i przede wszystkim członkom komitetu organizacyjnego, których Państwo tutaj widzicie, stoją przed Państwem w pokorze, oczekując na ocenę swojej pracy. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim. Dziękuję za uczestnictwo i jednocześnie, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, traktujemy naszą konferencję jako początek pewnej drogi, na którą chcemy wprowadzić nie tylko tu obecnych, ale również i szereg władz. One powinny się w dalszym ciągu, przepraszam, włączyć do załatwienia tych postulatów, które tutaj zostały przez nas uchwalone. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Zamykam nasze dzisiejsze obrady.